11-miesięczne dziecko przebywało na balkonie, jak nieoficjalnie wiadomo, z ojcem. Nagle rozległ się krzyk i dźwięk potwornego uderzenia. Już po kilku sekundach okazało się, że dziewczynka spadła na ziemię. Ratownicy przewieźli maleństwo do szpitala i przez długi czas walczyli o jej życie. Okoliczni mieszkańcy wciąż nie potrafią uwierzyć w to, co się stało. Wielka tragedia. Małe dziecko wypadło z balkonu. Jak podają media, do zdarzenia doszło w miniony czwartek w godzinach wieczornych w bloku w centrum Kielc. Z przekazywanych informacji wynika, że 11-miesięczna dziewczynka przebywała wówczas na balkonie. Nie jest pewne, czy dziewczynka wspięła się na balustradę, czy zdołała przecisnąć się między jej szczeblami. Po kilku minutach ojciec zauważył, jak spada w dół. Mężczyzna starał się zachować zimną krew i niezwłocznie zawiadomił pogotowie. Ratownicy zjawili się już chwilę później i rozpoczynając reanimację w miejscu wypadku. Przewieźli dziewczynkę do szpitala, by tam trafiła pod opiekę specjalistów. Lekarze przez dłuższy czas walczyli o jej życie, jednak bezskutecznie. Obrażenia, których odniosło niemowlę, były zbyt poważne i ostatecznie doprowadziły do śmierci. Policja bada sprawę. Po stwierdzeniu zgonu maleństwa, została zawiadomiona policja, która w obecności prokuratura zjawiła się na miejscu tragedii. Mundurowi rozpoczęli przesłuchiwania świadków, w tym rodziców zmarłej, chcąc ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do tragedii. Nieoficjalnie wiadomo, że dziewczynka przebywała wówczas pod opieką taty, a wszystko mogło być nieszczęśliwym wypadkiem. Najprawdopodobniej na tym balkonie znajdował się też ojciec dziecka, ale nie jest to informacja do końca potwierdzona.
W mieszkaniu była również mama, mówi Este. Sierżant. Karol Macek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Jeżeli teoria o nieszczęśliwym wypadku zostanie potwierdzona, śledczy najprawdopodobniej umorzą sprawę, nie wyciągając konsekwencji.